Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Celebryki. Dzisiaj gość, którego przedstawiać myślę szerzej nie muszę, ale powiem tylko, że nigdy nie siedział i nie będzie siedział na moim prawym fotelu lepszy pilot rajdowy, czyli Maciej Wisławski. Dzień dobry panie Maćku. No dzień dobry i słuchaj, i wiesz co Kamil, ja zastanawiam się, skąd się bierze taka naprawdę bardzo piękna, bardzo miła dla mnie opinia jako o jakimś takim naprawdę wyjątkowo dobrym, profesjonalnym pilocie rajdowym, kiedy wyobraź sobie, to jest paradoks. Ja na przykład siebie przedstawiam czasami w takich naszych rozmowach, czy z kibicami, czy na tych spotkaniach, jako pilot nieprofesjonalny. Bo słuchaj, ja mówię to nie przez jakąś kokieterię, nie przez to, tylko i wyłącznie. Nie przez to, żeby tutaj normę ktoś tam, wiesz, tutaj mi dusery, jak to się mówi, i komplementy prawił, nie. Bo słuchaj, naprawdę, dla mnie rajdy samochodowe, wyobraź sobie, patrz mi na usta, to była fanaberia, to była odskocznia od mojej pięknej, profesjonalnej roboty, jaką było prowadzenie pięknych upraw w moich szklarniach, które były moim marzeniem. To marzenie zrealizowałem i w tym marzeniu byłem przez wiele, wiele lat. Dopóki rajdy nie weszły na taki poziom wykorzystania kierowcy i pilota, czyli załogi, przez naszych sponsorów w sposób tak intensywny, że nie pozwalało mi to na prowadzenie już tych moich upraw szklarniowych, które wymagają naprawdę bardzo takiej dużej jak gdyby pieczołowitości, bardzo dużej dokładności. Trzeba jednak cały czas na te bardzo szybko rosnące, dynamicznie rosnące rośliny pod szkłem, czy to pomidor, czy ogórek, czy róża, rozumiesz, to się wszystko bardzo szybko zmieniało. Także widzisz, ja w rajdy wszedłem przez zupełny przypadek. Jestem takim dziełem przypadku, jeżeli chodzi na przykład o osiągnięcie, słuchaj, takiego poziomu sportowego, jaki osiągnąłem, bo to jest fakt. Na pewno poziom sportowy osiągnęliśmy z kilkoma moimi kierowcami bardzo, bardzo wysoki, bo ja jestem takim pilotem, który przetrzymał kilka epok, bo Kamil, rajdy samochodowe, w których ja jestem od 45 lat, rozumiesz, zmieniały się. Ja je podzieliłem na epoki. I jak ja mówię na przykład, że będąc nieprofesjonalnym pilotem, a wykonując swoją robotę na poziomie profesjonalnym, słuchaj, jeździłem w poszczególnych epokach z najlepszymi kierowcami danej epoki. No właśnie. I słuchaj, i wiadomo, nie możemy porównać moich wielu lat startów z Andrzejem Lubiakiem w dziale sportu w FSM-ie, gdzie byliśmy topową załogą w tej klasie markowej małego Fiata, bo była klasa taka wyodrębniona. Była to klasa, która liczyła 25-28 samochodów i tam wygranie w takiej klasie na przykład tego pierwszego miejsca, słuchaj, to było naprawdę w sensie sportowym bardzo dużym wynikiem. Bo słuchaj, co innego, jak wygrywasz na przykład rajd, jak was jest dwóch, prawda? Czy jesteś drugi, jak was jest trzech? A co innego, jak wygrywasz rajd, czy jesteś na podium w klasie, która liczy, kochany, 30 samochodów. Zgadzasz się ze mną? Tak. To ma inny ciężar, ja mówię tak, to ma inny ciężar gatunkowy w sensie sportowym, rozumiesz? I zacząłem od tej epoki małego Fiata, to jest 3 lata 77-85 z Andrzejem Lubiakiem. I potem te kolejne epoki, 3 lata w dziale sportu w FSO z Pawłem Przybylskim. Chłopie, genialny kolejny kierowca, genialny. Tak. Słuchaj, jak dojeżdżaliśmy, słuchaj, do mety, zazwyczaj dojeżdżaliśmy, słuchaj, tą klasę, która też liczyła, to była klasa markowa dużego Fiata i Poloneza, rozumiesz? To sobie tam też było 15-18 samochodów, to tam zazwyczaj wygrywaliśmy. Zresztą w pierwszym sezonie naszych wspólnych startów z Pawłem Przybylskim, tym Polonezem fabrycznym, już zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w tej bardzo licznej klasie i bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. I tak możemy iść po kolei na lewy pas, po kolei przechodzić przez te poszczególne epoki, przez tych moich poszczególnych kierowców, poszczególne samochody, coraz to lepsze, coraz to szybsze, coraz to doskonalsze w sensie sportowym, coraz bardziej sportowe jak gdyby, rozumiesz? No dobrze, ale powiedział pan, że nie był pan, czy nie jest profesjonalnym pilotem. No dobra, ale ja mam takie pytanie, czy był jakiś kierowca, którego pan się prosił, żeby z nim jeździć, czy to, bo ja wiem, że to raczej było odwrotnie, to oni wszyscy chcieli jeździć z panem. Słuchaj, powiem ci, że to jest ciekawe pytanie. Ja jestem osobą, która bardzo jakoś tak, no, liczy się z wyrokami losu. Osobą, która nie lubi, nie pozwala sobie na prowokowanie losu. Wiesz, co to znaczy. Ja się nigdy nie ubezpieczałem.
żeby jak gdyby nie urazić losu, bo wiesz, ubezpieczysz się, to się zaraz zabijesz, rozumiesz, no. Więc ja sobie, no ciekawa filozofia, ale no, taki jestem, nie, na lewy pas. Troszkę bardziej tak na lewo się wysuń, bo tutaj będzie potem prawoskręt. No. Nie sądziłem, że kiedyś pan Maciej Wisławski będzie miał lewy, prawy. No, a jednak. A jednak. No. I słuchaj, i to samo było z, jakby, z moimi jakimiś takimi, wiesz, no, zapytaniami do kierowców, czy nie chcieliby ze mną jeździć. Jeżeli ktokolwiek z moich tych kilku kierowców, najlepszych w poszczególnych epokach, zwracał się z propozycją startów, to ja oczywiście, proszę bardzo, jeżeli miałem, jak to się mówi, luz, jeżeli miałem wakat, jak to się ładnie mówi, prawda, to ja oczywiście tą propozycję przyjmowałem i zazwyczaj były to bardzo takie ciekawe propozycje od naprawdę bardzo, od wyjątkowo dobrych kierowców i słuchaj, i też nie chciałem jak gdyby sam prosić kogokolwiek, z kim marzyłbym, żeby jeździć, żeby tego losu właśnie nie prowokować, rozumiesz? No, jakbyśmy mogli na lewy pas, to tutaj spróbuj, no, możemy. Ale myślałem, że prosto. Czy nie, 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 my cały czas prosto, ale ja znam tutaj, ja tędy jeżdżę do roboty, rozumiesz? Okej. Okay. No. No dobra, to ja mam teraz mocne pytanie. No. Czemu Krzysztof Hołowczyc za każdym razem, jak się z panem widzi, to zaczyna od cześć Żulu. Bo ja w ogóle zawsze miałem z każdym kierowcą takie bardzo dobre koleżeńskie relacje, może nie przyjacielskie, bo tutaj w przypadku Krzysztofa Hołowczyca to jest ogromna różnica wieku między nami, ogromna odległość w naszych miejscach zamieszkania, bo ja Skierniewice, Krzysztof Olsztyn, także nas właściwie tak bardzo łączyły rajdy. I ponieważ ja miałem taki no, duży dystans do tego wszystkiego, co wokół mnie było, na przykład co tam jeszcze, no, miałem jakiś taki duży luz, to duże poczucie humoru, no czasami tak rzeczywiście ocierające się o lekkie złośliwości, to dlatego Krzysiek jak mnie wita, no cześć Maciuś, ty Żulu. No tak oczywiście, to też jest bardzo takie ciepłe, też świadczące o tych bardzo dobrych naszych relacjach, bo co by nie mówić, to mimo tylu lat pracy w tak ciężkim sporcie, w tak ciężkich warunkach, to jednak te nasze relacje były i pozostały naprawdę bardzo, wydaje mi się, takie jakieś, no bardzo, bardzo przyzwoite. Tę waszą relację bardzo fajnie widać w programie, w kanale sportowym, gdzie byliście we dwóch. Jak ktoś nie widział, to polecam, bo to jest coś niesamowitego. Ale czy coś takiego jak rajdy, czyli takie ekstremalne sytuacje, czy to jest jakiś właśnie taki inny rodzaj relacji później? No bo jednak przeżywacie coś, nie wiem, z kolegami się idzie na piwo czy pograć w piłkę, a wy na przykład mogliście co tydzień, nie wiem, zginąć, prawda? Więc to jest taka, co to jest za relacja między tym pilotem a kierowcą? Kamil, więc jakby to powiedzieć, no ja byłem pilotem takim chyba, no nadal jeszcze jestem, bo jeszcze jeżdżę, takim dosyć specyficznym pilotem, który miał taką chyba dużą i umiejętność, i to jest trochę wrodzone, trochę może wytrenowane przez tą moją ewolucyjną drogę rajdową, tak trochę zmienioną psychikę. Ja nie wiedziałem, co to jest strach, rozumiesz? A strach to jest bardzo negatywna emocja, która bardzo paraliżuje pilota i bardzo negatywnie wpływa na kierowcę. Więc ja byłem osobą, która miała tą poprzeczkę strachu przesuniętą o jakieś 100 km na godzinę wyżej w stosunku do normalnie jeżdżących kierowców. Ja jako przykład podaję to, na przykład, jeżeli jedziesz samochodem ty czy miliony kierowców i auto, no na przykład w jakiejś sytuacji znajdzie się niespodziewanie, na przykład w jakiejś, no w poślizg wpadnie, no najprostsza, wpadnie w poślizg, prawda, nagle ci tam ten tył ucieknie, czy tu przód ci wyjeżdża, zależy, czy podsterowny, czy nadsterowny, to sobie oczywiście w ułamku sekundy, nagle twój cały ustrój, twoja cała fizjologia się zmienia, rozumiesz? No od razu masz puls 150, ciśnienie, wiesz, 200 na 120 w sekundzie, rozumiesz? Zgadzasz się ze mną? Tak, jasne. Prawda? Od razu natychmiast żołądek w gardle, prawda, jak to się mówi. Słuchaj, ja przy 150, 160 na godzinę, jak auto leciało bokiem, to w ogóle na mnie to nie robiło żadnego wrażenia. Bo to było wpisane jak gdyby w moją robotę, wpisane w moją dyscyplinę sportu, w której biorę udział i
jednocześnie zdawałem sobie sprawę z tego, że nie mogę w żaden sposób okazać jakiejkolwiek obawy, jakiegokolwiek strachu, bo to by było natychmiast źle odebrane przez mojego kierowcę. A pamiętaj, pilot rajdowy jest jako asystentem kierowcy i ma robić tą swoją robotę w ten sposób, żeby w najmniejszym stopniu nie deprymować, nie stresować kierowcy. Ale pan się tego nauczył, czy jak pan wsiadł pierwszy raz, to tak już było? W dużej mierze to jest, wydaje mi się, jakaś taka cecha wrodzona, ale też w dużej mierze jest to, użyłem tego słowa, ta moja ewolucyjna droga w rajdach. Od małego Fiata poprzez Poloneza, to były prędkości 80, 100, 120, potem były 80, 120, 140, potem były 100, 130, 100, 150, 160 i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchaj, jak ty się przyzwyczajasz do tego, że nic się nie dzieje, prawda, to jak gdyby ciebie w ogóle w żaden sposób tam nie rusza psychicznie. A poza tym pamiętaj, najważniejsze jest też to, kochany, że zdajesz się sprawę z tego, z kim jedziesz. Ja, kochany, jeździłem z najlepszymi polskimi kierowcami poszczególnych epok, rozumiesz? I ta moja wiara, to moje zaufanie było stosunkowo wysokie, rozumiesz, do moich kierowców, aczkolwiek, to jest ciekawe, to prawie nikt nie wierzy, ja nie miałem pełnego zaufania do żadnego z moich kierowców. Ja właśnie o to chciałem zapytać, bo parę razy pan powiedział, że ja ci to mówię. Oni panu ufali chociażby dlatego, że musieli. Oni musieli ale mi ufać. Ale pan im nie ufał, co to oni znaczy? Oni musieli mi ufać, a ja wiedziałem, słuchaj, że jednak często to auto spod kontroli mojemu i tak wybitnemu kolejnemu kierowcy się wymknie, bo to wynika z rachunku prawdopodobieństwa. Jeżeli 1000 razy na 1000 elementach odcinków specjalnych, rozumiesz, no jedziesz na granicy tych wszystkich parametrów, to za 1001 razem, patrz, matematyka, rachunek prawdopodobieństwa, totolotek, to auto ci się spod kontroli może wymknąć, rozumiesz? I ja wiedziałem, że rachunek prawdopodobieństwa jest nieubłagany, że musi się czasami coś zdarzyć. I stąd wynikało moje to dość ograniczone zaufanie. Jak mnie pytają, no panie, pan to musiał mieć zaufanie do tego swojego kierowcy jednego czy drugiego. Ja mówię, panie, w życiu, do żadnego nie miałem. No to co, no to i pan tak siadał, i pan tak jeździł. No tak, bo ja miałem między innymi taką kolejną satysfakcję z tego, że oni musieli mieć do mnie ponad 100% zaufanie, że jak mówię, że szczyt pełny gaz, a idziemy 180 na godzinę, za szczytem 200, to gościowi jednemu, drugiemu, piątemu nawet powieka nie drgnęła. Tylko wschodził na ten szczyt, mimo że tam nie wiedział, co jest, poza tym, że sobie wyobrażał to, co ja mu powiedziałem, słuchaj, wchodził bez mrugnięcia okiem 180 na godzinę, bo wiedział, że tam jest 200 prostej. A jak mówiłem, że hamowanie przed szczytem, za szczytem 30, lewy nawrót 2, to on wtedy już przed tym szczytem hamował, pach, 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 pach i za szczytem już składaliśmy się do tego lewego nawrotu 2, czyli taki zakręt całkiem do tyłu. Widzisz, kochany, tak to było. A jak pan przeszedł od ogrodnictwa do tego, żeby się nauczyć, że właśnie lewy 3, chodzi mi chociażby o same nazewnictwo zakrętów. Jak to opisać? Słuchaj, no masz zakręty lewe i prawe, bo innych nie ma. To jest raczej proste. No i masz teraz między zakrętami lewymi i prawymi, bo innych nie ma, masz odcinki prostych, prawda? Przecież moja żona ma zawsze dwa razy lewo. No tak, tak bywa, ja wiem, tak często bywa. Słuchaj, też znam takich ludzi. Słuchaj, ale na szczęście moi kierowcy odróżniali bezbłędnie, perfekcyjnie lewo od prawego, rozumiesz? No i to było ważne. Przydaje się w rajdzie. Między zakrętami masz odcinki prostej, 30 metrów prostej, 50, 80, 100, 150, 200, 500, kilometr czasami nawet. No i słuchaj, na zapoznaniu przed rajdem malujesz jak gdyby obraz tej trasy. Kierowca maluje obraz tej trasy, po której za 2-3 dni będzie się ścigał. Rozumiesz? No i to jest kochany, to jest proste. Każdy kierowca miał swój system widzenia tej drogi i podawania mi tymi symbolami tego obrazu tej trasy odcinka specjalnego. Kumasz? Proste. No, a moim zadaniem jest zapisanie i podyktowanie, czyli nic innego jak rozwinięcie tego obrazu tej drogi. Rozwinięcie. Ja mu rozwijałem z odpowiednim wyprzedzeniem
sekunda, dwie, zależy od tego, jaka była potrzeba, ja to wyczuwałem. Ja też przeżyłem kierowcą rajdowym, też robiłem licencję zawodnika jako sobie normalnie, no jako uczestnik tych rajdów, od popularek zaczynając, prawda? Od tego pan zaczął, Oczywiście, no każdy tak zaczyna, nie ma, wtedy nie było innej drogi, no. Także kochany, to jest naprawdę proste. Ja się dostosowywałem do malowania, do zapisywania tego, co widzi mój kierowca, rozumiesz? I potem poprawienia tego przy drugim czy trzecim przejeździe i potem na rajdzie rozwinięcia prawidłowego w odpowiednim tempie tego obrazu, który on namalował. Ja w ogóle się nie wtrącałem. Jeżeli zakręt był na przykład lewy jakiś tam, albo prawy jakiś tam, albo prosta jakaś tam, bo te odległości prostych to też są jak gdyby względne, bo dla jednego 100 to będzie 110 na przykład, dla innego te 100 w jego obrazie, to będzie 85, rozumiesz? No, ale to nieważne. On to widział. On wiedział, że jego 100 to jest jego 100, rozumiesz? Jego 50 to jest jego 50. Kumasz? Ja w to nie ingerowałem. Moim obowiązkiem było tylko spokojne poprowadzenie gościa po trasie tej okrężnej, prawda, między punktami kontroli czasu i po odcinkach specjalnych, po odpowiednim rozwinięciu tych obrazów, które on sam sobie namalował. Dobra, ale teraz mamy, tak jak pan powiedział, tego się nie uniknie, mamy dzwon, jak to się mówi. Ale nie taki, że tam się zderzak pogiął, tylko coś się stało, nie wiem, w aucie. Nie coś wiem, się ciężki stało wypadek. No, jak się wraca potem, nie żeby to sobie w głowie stało się i następnie. Ja rozumiem, ja wiem. Wiem, o co ci chodzi, Gany. To już trzeba mieć po prostu, wiesz, coś takiego w głowie, że przechodzisz nad tym, tego się nie nauczysz. Tak jak kierowca ma talent i paru rzeczy może się nauczyć, prawda? Albo tego talentu nie ma i się tego już nigdy nie nauczy, rozumiesz? Tak samo człowiek, każdy ma coś, słuchaj, normalnie dane od Pana Boga, rozumiesz? Ma coś tam w tym swoim kodzie genetycznym zapisane, albo nie ma. Ja byłem tak urodzonym człowiekiem, który nigdy, jak gdyby, no, nie wracał do przeszłości, rozumiesz? Ja zawsze, jak gdyby, patrzyłem pozytywnie w przyszłość. To jest sprawa charakteru. Tego się nie nauczysz. Patrz pozytywnie w przyszłość. Nie martw się tym. To jest piękne takie powiedzenie, które czasami, Kamil, używam. Słuchaj, z mojej branży, z mojego, jak gdyby, wykształcenia, z ogrodnictwa. Nie martw się tym, że przekwitło, ale ciesz się z tego, że rozkwitnie. I kochany, to jest piękna filozofia, którą ja przyjąłem, słuchaj, normalnie, raz, że od Pana Boga, a dwa, że słuchaj, normalnie nauczyło mnie tego właśnie to moje ogrodnictwo, kapujesz? Nie martw się, no jak zwiędło, no to trudno, przekwitło, trudno, co zrobisz, prawda? No, ciesz się z tego, że następne rozkwitnie. Dokładnie. Kumasz? Zawsze pan taki był? No, od Pana Boga dar, chłopie, no. A poza tym jeszcze, no, podbudowany trochę sobie normalnie też, jak gdyby, no, specyfiką tego, inaczej, uczestniczeniem w tym specyficznym sporcie, jakim są rajdy samochodowe. Musisz mieć czystą głowę. Słuchaj, chłopie, teraz jestem w ostatni weekend, słuchaj, normalnie na memoriale Bublewicza i Kuliga w Wielicy. Startuję pięknym, kultowym samochodem Toyotą Celicą GT4 z moim wielkim przyjacielem, z wieloletnim menedżerem Krzyśka Hołowczyca, no i niejako moim przy okazji, bo przecież zawsze byliśmy razem przez tyle lat. Super gość, który sobie jeździ normalnie takie te rajdy tymi historykami, tymi oldtimerami. Nieważne. Idę jeszcze z moim drugim kolegą rajdowym na odcinek specjalny, zobaczyć, jak wygląda start do tego ostatniego odcinka specjalnego w Wielicce, tam na, jak to się mówi, na mieście, prawda? Podchodzi do mnie kibic. No, oczywiście cały taki, no, bardzo taki, no, rozentuzjazmowany, że mnie spotkał, tutaj mnie ściska, tutaj zdjęcie oczywiście. Jest wieczór, nie? I tak po chwili tej naszej rozmowy on mówi: panie Maćku, wie pan co? Ja to pana podziwiam, wie pan dlaczego? No, że pan to zawsze znajdzie czas na pogadanie, my możemy prosto jechać, okay, na pogadanie i pan ma taką, i to mnie zdziwiło bardzo, pan ma taką czystą głowę, wiesz, patrz, gość, no widać, że kibic zorientowany, no naprawdę taki, widać, że taki zakleszczony kibic w rajdach, rozumiesz, mówi, wie pan ma taką czystą głowę, mówię, Boże jedyny, co za gość, no, no i faktycznie ja mu odpowiadam, słuchaj, wiesz dlaczego?
bo ja, kochany, a i jak pan to robi, że pan, tak, rozumiesz, tak, z takim podziwem, rozumiesz, no rzucił coś, czego ja wcześniej nie wiedziałem, rozumiesz, bo ja nawet o tym nie myślałem, jaką ja mam głowę, rozumiesz, no i ja myślę sobie tak, no gościu, co ty mówisz, ale mówię tak, bo słuchaj, wiesz dlaczego? Bo ja rajdami to się w ogóle nigdy nie interesowałem, no i to znowuż każdy myśli, że to jest, wiesz, normalnie tutaj z mojej strony jakaś taka, wiesz, kokieteria, nie, domaganie się, nie, ale panie Maćku, zaprzeczenie jakieś, nie, kochany, do tego kibica mówię, wieczór, wiedniczka, sobota, ja nigdy się rajdami, no ale to nie może, słuchaj mnie, no, bo ja normalnie byłem na rajdzie, to byłem cały oddany rajdowi, byłem skupiony na rajdzie, słuchaj, aczkolwiek robiłem wszystko, żeby być dobrym ambasadorem moich sponsorów, a moim obowiązkiem jako ambasadora moich sponsorów, bo jestem obrędowany, to jest bycie miłym, życzliwym dla kibiców. Więc widzisz, ja zawsze miałem to dobre słowo i czas dla moich kibiców, dla ludzi, którzy do mnie czy do nas podchodzili, prawda? Bo ja to bardzo, bardzo ceniłem, bardzo szanowałem to i to był niejako mój, powtarzam, obowiązek. Ale kochany, to było na rajdzie. Dzięki Bogu, że miałem podzielność uwagi, że mogłem jak gdyby być na rajdzie, być w rajdzie i jednocześnie móc z tobą czy z jakimiś paroma innymi osobami porobić, pogadać, zrobić sobie zdjęcie, bo mnie o to prosili, czy podpisać jakiś autograf, rozumiesz? No, ale kochany, jak ja przyjeżdżałem z rajdu do Skierniewic, do mojego rodzinnego miasta, do mojego domu, to ja w ogóle zapominam o rajdzie. Mówię, chłopie, jak myśmy na rajdzie zajęli miejsce drugie, to ja nie wiedziałem, kto był trzeci, bo mnie to nie interesowało w ogóle. Jak zajęliśmy miejsce piąte, to ja nie wiedziałem, kto był szósty. I słuchaj, pamiętaj, spójrz na tych ludzi, pokazuję na tych kibiców, na tych zawodników, bo tam jest dużo ludzi, rozumiesz? No, start do OS-u, Wieliczka, miasto. Mówię, człowieku, spójrz na nich. Oni o niczym innym w tej chwili nie gadają, jak tylko o rajdzie, a ten to tak, a ten to tak, a ten to. Oni komentują i cały czas to w głowie mają, buzuje, burza, rozumiesz? I kochany, jutro będą o tym gadali, pojutrze będą o tym gadali, a za tydzień będą już setny raz o tym samym gadali. A słuchaj, a jak ja jutro przyjadę do Skierniewic, to ja w ogóle patrzę. Widzisz, rączki na kołdrze. Kochany, nie ma w ogóle rajdu i nie było. Kumasz? On mówi, panie Maćku, no wie pan, rzeczywiście coś w tym jest. No. To jest jakiś sposób na zachowanie normalności? To jest sposób, to jest świetne, ale to mówię ci, to jest też normalnie w dużej mierze jak gdyby taka konstrukcja psychiczna, rozumiesz? Okay. Że potrafisz się podzielić, rozumiesz? No. Rozumiem. A mam pytanie właśnie odnośnie konstrukcji psychicznej, bo pan w ogóle nadal bierze udział w rajdach, co jest w ogóle chyba jakimś rekordem Guinnessa. Słuchaj, Kamil, ja chyba jestem najstarszym czynnym pilotem na świecie chyba. To jest ciekawe. Kurczę, no chyba tak będzie, nie? Będzie, ale będzie. Dzięki temu ma pan porównanie. Nie ma lepszej osoby, żeby o coś takiego zapytać. Jak wygląda taka, że tak powiem, porównanie tych kierowców kiedyś? Tylko mówię naprawdę, nie wiem, lata 90. A dzisiaj pytam pod takim względem, czy to przygotowanie, nie wiem, fizyczne, wiedza, ale też właśnie charakter, konstrukcja psychiczna. Jak to się zmieniło? Słuchaj. Bo są zupełnie inne czasy, są zupełnie inni ludzie. Ja ci powiem, dawniej, czyli lata, powiedzmy, 70., lata jeszcze 80., to ci kierowcy byli naprawdę pasjonatami tego sportu. Pasjonatami, czyli oni to kochali, bo się tym bardzo pasjonowali, bardzo się tym interesowali i to im sprawiało ogromną frajdę. Oni mogli jeździć, ale nie musieli. Potem to się zaczęło zmieniać, bo sport pod tytułem rajdy samochodowe był tak popularny, był tak chętnie oglądany, że sobie dla wielu kierowców stał się taką, ja wiem, taką pewnego rodzaju platformą do wejścia w celebryctwo, rozumiesz? I do zarabiania pieniędzy. Wcześniej to byli ludzie bardzo zamożni, ludzie, którzy mieli różne działalności, jakieś, wiesz, sklepy delikatesowe, jakieś warsztaty, produkcję czegoś tam, lakiernie, blacharnie, warsztaty samochodowe, super. No w ogóle mieli duże biznesy, gastronomię, rozumiesz? Mówię lata 70-80. Słuchaj, potem normalnie nagle okazało się, że tutaj można dzięki tym rajdom gdzieś parę złotych przyciąć, prawda? I można normalnie stać się osobą taką dość popularną. Wiele osób jeździło, bo musiało się w jakiś sposób, musiało, rozumiesz? Tam oni mogli, a potem zrobiło się, że muszę,
muszę za wszelką cenę, bo to jest dla mnie trampolina, że będę celebrytą, będę gdzieś tam na gazecie, w gazecie, będę gdzieś tam w sobie, jakiś wywiad będzie, będę gdzieś tam zaproszony do jakiegoś programu. Rozumiesz? Mhm. I to, słuchaj, spowodowało dużą zmianę, jak gdyby w podejściu tych poszczególnych zawodników do rajdów. Rozumiesz, kochany? I nagle ci ludzie, słuchaj, z filozofii mogę, weszli w filozofię muszę, rozumiesz? I duża jak gdyby granica między poszczególnymi teamami, wyraźna granica, zazdrość, zawiść, takie podskubywanie. Ja jestem świadkiem tego, słuchaj. Oczywiście tutaj nie będę personalnie mówił, bo to nie ma sensu, ale słuchaj, normalnie tak już to przestało być takie bardzo naturalne, bardzo spontaniczne, to już się stało takie trochę taki, z takim fałszywym uśmiechem, jak gdyby, tak bym powiedział. Kumasz? A da się zostać kierowcą dzisiaj rajdowym w Polsce, mając talent, nie mając forsy? No myślę, że się da, aczkolwiek to jest bardzo marginalny przypadek, bardzo marginalna sytuacja. Raczej jest tak, Kamil, że masz pieniądze, jest dużo takich sytuacji, ja wiesz, no, wiele takich sytuacji obserwowałem i obserwuję w ostatnich latach, że ludzie, którzy mają, są nie milionerami, bo są za biedni. Milionerzy do uprawiania tego sportu są za biedni, muszą być multimilionerami, to albo multimilionerzy, albo dzieci multimilionerów, rozumiesz, wchodzą w rajdy. I czasami zdarza się, że na przykład, no, czy jakiś bardzo zamożny gość, który chce tam się lansnąć trochę, czy jego dziecko, bo sam nie spełnił swoich ambicji, więc teraz stara się jak gdyby rączkami i nóżkami dziecka i głową dziecka te swoje ambicje jakieś zaspokoić, rozumiesz? Słuchaj, to czasami się czasami zdarza, ale rzadko kiedy to jak gdyby no, przyjmuje właściwy obrót, że tak powiem, rozumiesz? Że nie ma to takich jakichś specjalnych efektów, słuchaj, normalnie w sensie sportowym. O, tak co, bym powiedział. Co uważa pan za swój największy sukces? Kochany, największy sukces? Mhm. Jeszcze przede mną, chłopie. O. No i mógłbym ci teraz tutaj mnożyć, słuchaj, normalnie sytuacje, jakie miały miejsce od momentu, kiedy to moje motto, jedno z moich mott życiowych powstało, kochany. Spotkanie po zdobyciu Mistrzostwa Europy z Hołowczycem, rozumiesz? 97 rok, to było już tam z pół roku później, czyli 98 rok. Jestem na spotkaniu firmowym jako gość zaproszony, bo tam czasami Krzyśka Hołowczyca ze mną zapraszali, czasami na często jego, czasami mnie samego. No i jedna z uczestniczek tego spotkania, takie trochę motywacyjne, o mojej tej drodze rajdowej, pyta mnie: panie Macieju, a jaki jest pana największy sukces, jaki pan osiągnął? Bo każdy był przekonany, że ja powiem, no jak to, no przecież tutaj, no byłem mistrzem Polski, tutaj wicemistrzem. Każdy się spodziewał, wolna. Każdy się spodziewał, że ja powiem dwie rączki na kierownicę. Nie tak. Tutaj widzicie państwo od razu ja parę tak. Elementów nauki właściwego kontaktu słusznie, kierowcy słusznie. Z samochodem. No, słuchaj Kamil, i każdy spodziewał się takiej odpowiedzi, że ja powiem, no jak to, no mistrzostwo Europy. Ja powiedziałem, nie. Nie. Słuchajcie państwo, dla mnie największe sukcesy to jeszcze przede mną. I teraz bym ci mógł mówić wiele, wiele przykładów, że to moje powiedzenie wtedy, na początku 98 roku, zostało przekute, jak to się mówi ładnie, w czyn, rozumiesz? Wiele, wiele wielkich sukcesów jeszcze na tej mojej drodze, a upłynęło już 30 w prawo, 35 lat miało miejsce. No, widzisz? I cały czas tak uważam, że największy sukces jeszcze przede mną. Mimo, że słuchaj, miałem wiele tytułów, że wygrywaliśmy wiele rajdów, że w ogóle, o Boże mój, nie? No i tutaj możemy w prawo. No i ja Ciebie na chwilę zrobimy małą przerwę. Tak jest. Pan Maciek na chwilę ucieknie, a ja powiem tak, wam słowo na temat partnera kanału, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. Pan Maciek pobiegł szybko załatwić jedną sprawę, a jeśli Ty masz do załatwienia jakiś kredyt, to jest moment dla Ciebie, ponieważ Fundacja pomaga takim osobom jak my, aby wyrównać szanse w walce z bankami. Co to oznacza? Jeśli masz jakiś kredyt, na przykład kredyt walutowy, powiedzmy we franku szwajcarskim, tak jak ja, to Fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę i poinformuje Cię, jakie masz w tym momencie możliwości.
A jeśli masz jakiś kredyt, na przykład samochodowy, to fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek, prowizji oraz anulować te odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości. Jak wynika ze statystyk, aż 95% takich umów kwalifikuje się do odzyskania 100% odsetek. I tutaj sprawa najważniejsza, w przypadku tego typu kredytów rozliczenie z fundacją następuje tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa, co oznacza, że niczym nie ryzykujecie. Fundacja od niedawna pomaga również osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ takie umowy również zawierają niekorzystne zapisy stanowiące podstawę do ich unieważnienia. Dlatego naprawdę zachęcam do kontaktu z fundacją. Wszystkie linki macie w opisie do tego filmu, a sama fundacja oprócz 10-letniego już doświadczenia zapewnia darmowe analizy waszych umów. Spotkania odbywają się w naprawdę fajnej, przyjaznej atmosferze, a nawet najtrudniejsze zapisy tłumaczone są na język, który zrozumie każdy z nas. I na koniec sprawa również bardzo ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach. 100% procesu może odbyć się zdalnie. Także działajcie, korzystajcie, a my wracamy do pana Maćka. To wracamy do rozmowy. Troszkę zejdę z tematu tak stricte rajdów. Zapytam o samochody. Co pan myśli tak generalnie o dzisiejszej motoryzacji? Bo może troszkę rozwinę. Na przykład na przykładzie Subaru, do którego miłość w sumie zaszczepiliście u mnie z Hołkiem. Ja mam wrażenie, że samochody kiedyś miały duszę. Gadało się z tymi samochodami. Jak jest dzisiaj? Jak pan do tego podchodzi? Słuchaj, to ja uważam odwrotnie. Bo dzisiaj na przykład się gada z samochodami. No, to razem. Słuchaj, normalnie teraz z moim przyjacielem Adamem Łąckim, słuchaj, jego Mercedesem, to on mówi, hej Mercedes. No tak. A Mercedes mówi, słucham. I mówi na przykład, przekazuje swoją jakąś tam prośbę, jakieś swoje życzenie. No i Mercedes mu odpowiada. Także widzisz, słuchaj, ale tak na kiedyś się poważnie. Też gadało, tylko samochód nie odpowiadał. Poważnie, słuchaj. No tu akurat no trochę, no niestety, no Kamil, muszę cię zmartwić. Trochę źle trafiłeś, bo zapytałeś osobę, która w ogóle tak no nie bardzo tą motoryzacją się interesuje i tak nie bardzo się na tym zna, bo słuchaj, pozory są trochę inne, bo jeżeli ktoś cię widzi tutaj przez wiele, wiele lat w jakimś programie motoryzacyjnym, rozumiesz, który jest co tydzień, rozumiesz, no to uważa ciebie za eksperta. Otóż to nie jest prawda, dlatego że motoryzacja to jest, tak mówię zupełnie serio, to jest tak ogromna dziedzina wiedzy. Zobacz, masz swoje setki marek, w poszczególnych markach masz setki modeli, setki wyposażeń, setki rozwiązań. Więc słuchaj, w ogóle ja podziwiam takich handlowców, którzy pracują w poszczególnych salonach, w poszczególnych markach, że oni to mają wiedzę. Także słuchaj, to pytanie to ja ci bardzo ładnie przekierowałem. To zapytaj takich jakichś, wiesz, takich lepszych jakichś sprzedawców z poszczególnych salonów paru marek. Ale wracając do Subaru, bo tak o Subaru właśnie trochę no, otarłeś się o Subaru, bo ten samochód jak gdyby no, wywołał u ciebie tak. Jakieś takie no, szczególne sympatie do tej motoryzacji. Słuchaj, więc Subaru dla mnie to rzeczywiście też było samochodem no, takim bardzo, bardzo specyficznym. Słuchaj, ja zetknąłem się z tym samochodem tak już fizycznie, twarz w twarz w 97 roku, więc zobacz, ponad 25 lat temu. I rzeczywiście no, ten samochód, tak według mojej oceny, osoby, która się specjalnie na tych samochodach nie zna, to słuchaj, wywołało takie skojarzenie, że jest taki, że jest to taki wilk w owczej skórze, rozumiesz? Że to samochód, który tak wygląda, jeżeli chodzi o tą linię zewnętrzną, tak bardzo, tak jakoś bardzo popularnie, prawda? Tak bardzo no, normalnie, niczym się nie wyróżniał, prawda? Tak jak niektóre takie te wynalazki sportowe, nie? Które normalnie powalają wyglądem, nie? No dech zapierają. Subaru nie zapierało tchu, ale słuchaj, naprawdę jazda tym samochodem naprawdę była no, fenomenalna, słuchaj, prowadzenie tego auta, te przyspieszenia, ta trakcja przez to, że ten silnik, bokser stosunkowo no, nisko umieszczony, obniżał środek ciężkości, więc to auto prowadziło się świetnie. I ja uważałem wtedy, że ten samochód bardzo w ogóle myli takich ludzi, którzy nie mają doświadczenia w tym kontakcie z samochodem. I się nie myliłem, bo słuchaj, samochód, którym jechałeś na przykład 120 na godzinę, a wydawało ci się, że jedziesz 70-80, rozumiesz? Jechałeś 150, a wydawało ci się, że jedziesz 100, rozumiesz? No i to było naprawdę dla ludzi, jeszcze raz powtarzam, takich, którzy nie mieli
takiej tej wyobraźni, rozumiesz, i dobrego kontaktu, dobrego wyczucia tego auta, to było niebezpieczne. Bo sobie wydawało ci się, że jest 70, ale musiałeś hamować ze 120, chłopie, rozumiesz, no. No a to się już no, przekłada na tą drogę zatrzymania. Także sobie, Subaru dla mnie rzeczywiście było takim samochodem bardzo pozytywnie odbieranym jako auto cywilne. Ja mówię o treningówce. Bo z kolei, jeżeli na przykład zapytałbyś o auta rajdowe, na temat których mógłbym no, nieco więcej powiedzieć, aczkolwiek też nie za wiele, bo ja byłem pilotem, rozumiesz, a nie mechanikiem w teamie, ani kierowcą w teamie, rozumiesz, to tutaj mam rzeczywiście swoje jakieś takie większe czy mniejsze sympatie, rozumiesz, no. Ale generalnie, już tak naprawdę, teraz tak już tak reasumując te moje doświadczenia z tymi samochodami rajdowymi, to właściwie każda z tych marek była dla mnie marką bardzo ważną i marką, która pozostawiła naprawdę miliony bardzo pozytywnych jakichś takich opinii, pozytywnych jakichś takich doznań, słuchaj. I właściwie ja jestem człowiekiem, który nie może żadnego złego słowa powiedzieć na temat żadnego samochodu. Było czasami trochę lepiej, czasami trochę gorzej, ale per saldo, super w ogóle, wszystkie samochody, od małego Fiata począwszy, poprzez Poloneza, słuchaj, tego fabrycznego, Volkswagena Golfa GTI 16V, Toyota Celica 165, 185, 205, Subaru, Forda Escorta, słuchaj, potem kochany kolego, Forda Fiesta 1.6, DS3 Citroena, chłopie, no było tego do diabła. To każdy z tych samochodów dla mnie był samochodem takim bardzo pozytywnie ocenianym, słuchaj, jestem każdemu z tych samochodów bardzo wdzięczny za to, że szczęśliwie mnie dowoził zazwyczaj do mety, a jak nie dowoził do mety, to jak, że mogłem z tego samochodu poza drogą wyjść, otrzepać się, wypić kawkę od kibiców, którzy tam gdzieś tam byli zgromadzeni i sobie normalnie czekać, aż nas coś tam z zakończenia naszego rajdu zabierze. Rozumiesz? A byłby pan w stanie wybrać, nie najlepszy, bo to się nie da, ale taki, który, do którego ma pan największy sentyment, którąś rajdówkę? Słuchaj, no właściwie to jak gdyby, no nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo ja tutaj przed chwilą odpowiedziałem, że właśnie każdy z tych samochodów to budzi mój wielki sentyment za to, co powiedziałem. No, okay. Ale na pewno no, największe jakieś takie, no jeżeli chodzi już o słowo sentymenty, to do dwóch samochodów tutaj. No pierwszy to w ogóle no, Subaru, którym ten bardzo taki, wiesz, no, wysoki w sensie sportowym wynik zdobyliśmy, którym wygraliśmy parę rund rajdowych mistrzostw Europy i ten tytuł mistrza Europy. I drugi samochód, Mitsubishi Lancer Evo 9, którym z Andy Mancinem, startując w całym cyklu Rally America, czyli w Mistrzostwach Ameryki, zdobyliśmy w bardzo mocnej obsadzie, dużo mocniejszej niż wtedy były obsadzone rundy Mistrzostw Polski, zdobyliśmy wicemistrzostwa Ameryki. I dla mnie, Kamil, to jest tytuł, który jest równoznaczny, mimo że to jest drugie miejsce, że to jest tak, że to jest drugi stopień podium, prawda? Drugie miejsce, wicemistrzostwo, to jest to równoznaczne w sensie ciężaru gatunkowego, sportowego, rozumiesz? Jest to równoznaczne z mistrzostwem Europy, bo rajdy w Ameryce były bardzo specyficzne, były bardzo trudne, były wszystkie rozgrywane po nawierzchniach szutrowych, słuchaj, i w ogóle takim no, ewenementem wtedy na skalę no, taką, no, no w ogóle światową można powiedzieć, było to, że to były rajdy, które jechałeś, kochany kolego, tak w cudzysłowie, w ciemno, bo tam nie było zapoznania. Tam dostawałeś wolna, tam dostawałeś gotowy opis, notabene bardzo dobry, perfekcyjny opis od organizatora rajdu, prawda? No i jechałeś w ciemno. Patrz, i to jest dla mnie wyzwanie. I to jest dla mnie rzeczywiście tam pełne podziwu, zaufanie kierowcy do mnie, chłopie, no bo gość tam nigdy nie był, ja też, no, mam tylko sobie normalnie zbindowany, kochany normalnie ten pace note tak zwany, czyli te opisy odcinków specjalnych, rozumiesz, chłopie, i normalnie jedziesz, masz prosta zakręt, szczyt,
tu kamień, tu kłoda, tu brama, gate, rozumiesz? No chłopie, no coś fantastycznego. Robota pilota w rajdowych mistrzostwach Ameryki i robota kierowcy, to dopiero naprawdę świadczy o tym niesamowitym zaufaniu jednego do drugiego. No, bo słuchaj, bo jedziesz z gościem, który nie robił tego, nie malował tego obrazu teraz odcinka specjalnego. No i ty sobie nie możesz się pomylić, czy tam nigdy nie byłeś. I sobie, to jest naprawdę wielki kunszt kierowcy. I to może nie tyle wielkie zaufanie moje do kierowcy, ile w ogóle wielki podziw, rozumiesz? Że gość potrafił naprawdę, no kawał talentu ten Andy Manchin, że potrafił to sobie wyobrazić i potrafił sobie normalnie jechać. Słuchaj, tam są liczone średnie odcinków specjalnych, które cię plasują, dają ci numer startowy no, w kolejności na kolejnym rajdzie. My zawsze jako trzecie, czwarte, piąte auto jechaliśmy, bo my zawsze mieliśmy tą średnią odcinków specjalnych do tego momentu, czyli po dwóch rajdach, po pięciu i tak dalej, zawsze w tej pierwszej trójce, czwórce, piątce. I kochany, no zgadnij Kamil, zgadnij, jaka była przeciętna odcinków specjalnych z rajdów szutrowych w rajdowych mistrzostwach Ameryki po całym sezonie, w tym jeden rajd zimowy na gumowych oponach bezkolcowych. Jak myślisz, jaka była przeciętna, słuchaj, zwycięzcy mistrza Ameryki i wicemistrzów Andy'ego Manchina i mojej skromnej osoby, jego asystenta. Jaka była, jak myślisz, ile to było? 50, 70, 100, 120 km na godzinę. W rajdzie no. Ameryki? No, szutrowe nawierzchnie. W tym jeden rajd zimowy, Snow and Drift, pierwsza runda mistrzostw Ameryki, tutaj na północy Stanów rozgrywany, naprawdę w warunkach stricte zimowych. Po takim ubitym śniegu, po lodzie, na oponach gumowych, bez kolców. Bez kolców? Bez kolców. Chciałem powiedzieć koło stówki, ale jak no. Bez kolców? Koło stówki. No ale nie, ale całego sezonu, bo tu, w tym zimowy. 9 okay. Rajdów, 8 szutrowych, jeden zimowy po lodzie bez kolców. Jaka jest średnia odcinków specjalnych sezonu? Koło stówki. Dobra, słuchaj. Travis Pastrana wtedy wygrał w generalnej klasyfikacji tytuł mistrza Ameryki. Mistrza Rally Ameryka, rozumiesz? Miał średnią tych OS-ów 90 tam chyba 2 z hakiem, ale w milach. A Andy Manchin i Maciek Wisławski mieli 89 z dużym hakiem pod 90 mil na godzinę. Przeciętną odcinków specjalnych, gdzie masz hamowania, gdzie masz nawroty, gdzie masz takie zakręty pod kątem prostym. Więc wyobraź sobie, jakie tam były ogromnie duże partie, długie partie tych odcinków szutru, gdzie szedłeś 180 na godzinę, że ci wyszła przeciętna 140 km na godzinę, chłopie. Masz pytania? I to jest dla mnie, słuchaj, naprawdę no, wielki szacunek dla, i uznanie dla tego Andy'ego Manchina i dla tych kierowców, no, którzy, no, oni mieli trochę lepiej, mieli handicap, że niektóre te odcinki specjalne się powtarzały na lewy pas. Bo jedziemy w tunel. Te odcinki się powtarzały, więc niektórzy już znali ten krajobraz tych OS-ów, rozumiesz? Więc mieli trochę łatwiejszą sytuację. Dobra, jedziemy, cały czas jedziemy teraz. Tym pasem możemy jechać. No, także sobie, to jest dla mnie, sobie, Kamil, tak trochę się rozgadałem bo na ten temat, bo widzisz, kochany, bo dla mnie naprawdę to był wyczyn i to był wynik. A wyjechaliśmy przed chwilą z wojewódzkiego ośrodka ruchu. Drogowego. Tak. Jakimi kierowcami są Polacy, tak jak pan to obserwuje? Słuchaj. Tylko szczerze. Jakim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim mnie masz. Słuchaj, ja nie wiem. Ci, co zaczynają tą swoją przygodę z jeżdżeniem, no są biedni, bo są po prostu tak no, trochę no, niedouczeni, bo ja bym w ogóle, no, to nie mnie o tym mówić, no. Ale, słuchaj, ale komu jak nie panu? Ale są trochę tacy, no wydaje mi się, niedoedukowani, nie mają doświadczenia, nie mają wiedzy, co to jest w ogóle uczestniczenie w ruchu drogowym. No powiedz, czego się możesz nauczyć, rozumiesz, do wejścia w ten piekielny tygiel, jak ja nazywam w ogóle ruch drogowy, słuchaj, po 30 godzinach jazdy. No, zmiany biegów. No, no parkowania. Czego? No powiedz mi, czego się możesz nauczyć? No. No, niczego. No niczego właśnie, prawda? No więc tak, ja powiem ogólnie, że takie trochę nie doedukowanie dla tych młodych, a dla tych starszych z kolei rutyna i takie no, wchodzenie we wtórny analfabetyzm, rozumiesz? Stają się kierowcy wtórnymi analfabetami. Skąd ja to wiem? Nie ze statystyki, kochany, tylko z moich obserwacji na gruncie, jak to się ładnie mówi,
w szkołach doskonalenia techniki jazdy, z którymi pracuję, tak jak wiesz, od 20 paru lat, prawda? Od 90, mniej więcej 9 roku, zobacz, 20 parę lat. I przez te 20 parę lat przewinęło się obok mnie na tych wszystkich szkołach, w tych wszystkich szkołach doskonalenia techniki jazdy, ja wiem, ze 4000 osób, rozumiesz, co najmniej. Uczestników, rozumiesz? Panie, panowie, mający prawo jazdy, rok, 10 lat, 20 lat, słuchaj. I powiem ci, że 80% tych ludzi to są wtórni analfabeci, wiesz? To są ludzie, którzy słuchaj, powinni być, że tak powiem, skierowani na powtórny kurs nauki jazdy, rozumiesz? Naprawdę, uwierz mi. No, znaczy, ja w ogóle uważam, że jak się pojedzie na kurs bezpiecznej jazdy, to się człowiek dowiaduje, że nic nie umie. Dokładnie, dopiero wtedy. No, dokładnie, też tak uważam, no ale to już ty powiedziałeś. No. Aczkolwiek, tak jest, dokładnie, widziałem po sobie. Dokładnie jest, słuchaj, to wiesz, tak jak to się mi po drodze z moją opinią. I teraz popatrz, jeżeli ja z obserwacji wiem, że około 80% osób powinno być, że tak powiem, cofniętych do szkoły nauki jazdy, rozumiesz? I teraz wchodzimy w statystykę, kochany. Popatrz, statystyka, no to jest coś, co nie kłamie za bardzo. Może być odchyłka tam sobie, wiesz, 2%, 3%, prawda? Mhm. Zgadza się? Bo to jest wyliczone. Słuchaj, statystyka pokazuje przyczyny wypadków, prawda? Że przyczyną wypadków w takim procencie to jest to, to jest to, to jest to. I słuchaj, i wyobraź sobie, że najwięcej wypadków powoduje taki zespół samochodu, który ja nazywam łącznikiem między fotelem i kierownicą. Patrz, no tak. Samochód, ale masz nadwozie, zawieszenie, układ hamulcowy, układ kierowniczy, skrzynia biegów, silnik. No masz mnóstwo zespołów, prawda? No, a jest jeden zespół. Najsłabszy jest tu. Jeden zespół. Słuchaj, i to jest najsłabsze ogniwo. Łącznik między fotelem i kierownicą, kochany. No i popatrz, i jak to się pięknie ta statystyka pokrywa z moimi obserwacjami. Słuchaj, a w ogóle jeszcze powiem ci, że wiele osób to w ogóle nie powinno być prawa jazdy, no wiesz? Tak. W ogóle wiele tak. osób, no tutaj to już, no nie wiem, nie znam skali procentowej, ale na pewno z 10% osób to są ludzie, którzy w ogóle mają tak rozchwiany ten system emocjonalny, że oni nie powinni mieć w ogóle prawa jazdy, rozumiesz? To są, wiesz, naprawdę jadą bardzo brutalnie, bardzo agresywnie, bardzo po chamsku, zachowują się, fatalnie się zachowują, słuchaj, zajeżdżają ci drogę, ćwiczą cię, słuchaj, normalnie, no i tym ja bym na przykład zabierał prawo jazdy, tak? Dla kogoś, kto ci sobie na przykład najeżdża z tyłu, na przykład, wiesz, jedzie 180 na autostradzie, ty jedziesz 140, tyle ile można, prawda? No 142 tam, bo tam te 2-3% wiadomo. Słuchaj, i najeżdża na ciebie, słuchaj, normalnie jedzie ci metr za tobą albo pół metra, agresywnie, po chamsku, pokazuje ci, kto tu rządzi, rozumiesz? Ja bym takiemu zawierał zaraz prawo jazdy. Na 3 miesiące. Tak, jak za przekroczenie o te 50 na godzinę prędkości dozwolonej. Jechałem przed chwilą z Warszawy do Łodzi autostradą i jakieś 24 razy miałem taką sytuację. No nie, tak, widzisz. Proszę bardzo, widzisz. To jest prawda. Więc część tych łączników między fotelem i kierownicą w ogóle nie powinno być prawa jazdy. No, powinny być bardzo dokładne testy, psychotesty z naciskiem na tą właśnie, wiesz, psychikę kierowcy, badanie psychiki. Naprawdę, bo słuchaj, ty chłopie, no wyobraź sobie, prawo jazdy i samochód w nieodpowiednich rękach, no to tak, jest jak pozwolenie tak, na broń, chłopie. No tak. Ja to bardzo często mówię, bo to jest piękne określenie jednego z moich przyjaciół, instruktorów, jednego z pierwszych instruktorów szkoły jazdy Subaru, SJS-u, Andrzeja Lęczowskiego. On kochany, mówił, ty, prawo jazdy to jest pozwolenie na broń. Słuchaj, i to nie jest jakaś taka prowokująca wypowiedź. To jest fakt, bo masz tę tonę półtorej w rękach, jeżeli ona jest w rękach nieodpowiednich, to fizyka jest nieubłagana. Chłopie, to jest jak bomba, no. Chcę zahaczyć temat telewizji. I automaniaka. Super lata. To no. Właśnie, jak pan tam trafił, jak pan wspomina dzisiaj? Jak to jak? Przez przypadek. No. Właśnie. No. Przez przypadek. Słuchaj, było tak, że były takie dwa sezony, kiedy z Krzyśkiem Hołowczycem jeździł profesjonalny, a nie nieprofesjonalny pilot rajdowy w mistrzostwach świata, trochę w mistrzostwach Polski. Ten Jean-Marc Fortin. Fortin, tak. Świetny pilot, profesjonalny, bo liczyli, że normalnie Krzysiek Hołowczyc, jak zacznie jeździć z pilotem profesjonalnym, to normalnie wykrzesze z siebie jeszcze jakieś dodatkowe pokłady talentu i umiejętności
i sobie będzie robił jeszcze lepsze wyniki. Aczkolwiek nasze wyniki na miarę naszych budżetów, naszego sprzętu, jakim dysponowaliśmy, to były, uważam, jak to wy młodzież mówicie, mega. No, mega w tamtych latach. Przyjeżdżanie w 10 mistrzostwach świata, będąc zespołem niefabrycznym, no tak. Słuchajcie, kochani, to było naprawdę wynikiem niesamowitym, naprawdę. To było wynikiem fantastycznym. No, mówię to bardzo obiektywnie. No, taka prawda. No i proszę, i z prawego na lewy gościu wjeżdża, widziałeś, o, ale można. Czapeczka, Daszkowiec, rozumiesz, o, proszę bardzo, tak jak my, ale my to kulturalnie. I słuchaj, byliśmy na rajdzie Szwecji, Andrzej Borowczy był naszym rzecznikiem prasowym, genialny gość, który stworzył Krzyśka Hołowczyca i mnie, jeżeli chodzi właśnie o tą taką pozycję medialną. Przepraszam, bo ja potem zapomnę, zaraz przejdziemy do telewizji, właśnie o pana Andrzeja, bo pan coś takiego powiedział, że w zespole to najważniejszy jest rzecznik prasowy. To i tak co to mówię. Znaczy? No a to zaraz do tego dojdziemy. No, wspaniały telewizję. Człowiek w ogóle pan Andrzej. Tak, wspaniały, mamy świetny kontakt, jesteśmy zaprzyjaźnieni, bywam u niego na imprezach parę razy. Mówił mi to właśnie, tak. No, super. No i słuchaj, i teraz tak. Jesteśmy na rajdzie Szwecji. Ja już tam startowałem rok wcześniej, więc znam jak gdyby w cudzysłowie zwyczaje rajdu, bo każdy rajd ma swoje zwyczaje, swój krajobraz, rozumiesz? Ja byłem tam rok wcześniej, dużo zapamiętałem. I teraz tak, do mojego samochodu, ja jestem takim asystentem Andrzeja Borowczyka, rozumiesz? Zajmuję się trójką dziennikarzy. Między innymi w moim samochodzie trafia Martyna Wojciechowska, zaproszona przez Andrzeja Borowczyka, który kreował całą politykę medialną Timu, 100 mil mobili i tam i wizja i Bóg wie co jeszcze. Słuchaj, i zapraszał dziennikarzy z najlepszych wtedy mediów. Martyna już była tak. Osobą prowadzącą z Sianeckim Automaniaka, prawda? I słuchaj, normalnie ona trafia do mnie. Są trzy samochody, w których jeżdżą grupy dziennikarzy. Borowczyk wozi w jednym samochodzie, Maciej Ziętarski w drugim, ja w trzecim. I oni nie są zadowoleni z tego pokazywania rajdu Szwecji, tamci dziennikarze z tych innych grup, a moja grupa jest przeszczęśliwa. No, mówię im tu kawa, tu ciasto prawdziwe, domowe, tutaj, a tamci McDonald's, wiesz, biegł gdzieś tam, a my klimaty, rozumiesz, klimaty, bo ja to już znam, bo ja tam byłem. No i słuchaj, i wyobraź sobie, że dwa razy byłem, i słuchaj, wyobraź sobie, że Martyna po tych naszych wspólnie spędzonych trzech dniach, prawda, jeszcze z tymi dwoma kolegami, to był chyba Julek Obrocki i Rafał Jemielica, no też znani dziennikarze motoryzacyjni. No, mówi, Maciek, wiesz co, słuchaj, ty, czy można by ciebie zaprosić tam do programu Automaniak jako gościa, nie? Ja wiem, Martyna, nie ma problemu, a tam wiesz, ja bluzak Kamil, nie, to nie, no, można, jasne. No. Słuchaj, ja wiem, to był luty, bo rajd Szwecji pierwszy tam weekend lutego. W marcu dzwoni Martyna, bo wzięła mój telefon, ja oczywiście zapomniałem o tym, nie? Mówi, słuchaj Maciek, tam, czy mógłbyś tam wtedy i wtedy, tam za tydzień czy za dwa tygodnie tu przyjechać do TVN-u, tu i tu w Warszawie, no jeszcze jest ta stara siedziba, słuchaj, bo nagrywamy Automaniaka i chcielibyśmy, żebyś był gościem. Ja przyjechałem jako gość, zaproszony przez Martynę. Był z Sianeckim i ja byłem jako gość i tam zapowiadaliśmy coś tam, rozumiem, no. Słuchaj, i potem... Było w ogóle trudno wejść w taką rolę. Słuchaj, nie, ja byłem jako gość, rozumiesz? Ja byłem jako gość. No więc jako gość to sobie to w ogóle, wiesz, no rączki na kołdrze pytają cię, ty odpowiadasz. To jest w ogóle zero problemu, nie? No. Słuchaj, i po tym programie jakiś czas, ja wiem, minęło tam, kurczę, ja wiem, jakiś miesiąc. I znowuż Martyna dzwoni i mówi, Maciek, słuchaj, wiesz co, czy moglibyśmy ciebie zaprosić na nagrywanie programu, słuchaj, nagrywamy dwa programy i chcielibyśmy cię zaprosić normalnie jako takiego no, gościa współprowadzącego ze mną, bo nie ma Sianeckiego i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, tak Martyna, ale ja w tym czasie, kiedy macie te nagrywania, jestem w Łodzi na torze kartingowym, na takiej imprezie dla młodzieży jako gość tej imprezy, nie? No, a to ja zapytam, czy moglibyśmy przyjechać. No dobra, a za dwie godziny. Ty, a słuchaj, a gdzie jesteś w tej Łodzi? Bo my byśmy z ekipą przyjechali
na ten tor kartingowy tam ponagrywać. Ja mówię, dobra, ale muszę zapytać gościa, który to organizuje, czy to można. No, takie, wiesz, no, drobne jakieś takie sprawy organizacyjno-logistyczne. No. Dzwonię do go, a no oczywiście, no gościowi pasuje, nie? Będzie automaniak. I oni przyjechali i okazuje się, że to były dwa próbne, jak gdyby, nagrania ze mną, Martyny, zapowiedzi do dwóch programów Automaniak, bo widocznie redakcja tak po tym moim pierwszym braniu udziału w jako gościa w tym programie, w nagrywaniu tego programu, słuchaj, normalnie postanowiła jeszcze mnie tak dogłębniej sprawdzić, czy ewentualnie jako współprowadzący bym się nadawał z Martyną. I słuchaj, wyobraź się, czysty przypadek i sobie normalnie nagrywamy te dwa i potem sobie normalnie mówią, że dobra, że w takim razie normalnie, że zmieniamy współprowadzącego, że będzie nie Sianecki, a będziesz ty z Martyną. Ja mówię, dobra, okej, nie ma problemu. Słuchaj, zupełnie, no zupełny przypadek, banałka, no rozumiesz? No przez to, że jesteś normalnym człowiekiem, że masz pewną wiedzę na przykład o danych zawodach, że wozisz ekipę, ekipa jest zadowolona, w tej ekipie jest Martyna akurat, jej to pasuje, zapraszam je sobie normalnie, tak jako w tego współprowadzącego, gościo prowadzącego i normalnie ktoś tam zwraca na to uwagę, że jakoś tak no, dobrze z tą Martyną gadamy i z tym Sianeckim, robią próbę jeszcze. I popatrz, i zostaje na 10 lat kampi. No masz pytania? Tak, bo to trwało z 10 lat. 10 tak, lat, tak. No. Cotygodniowy program kochany. Tak. No. Ma pan taką świadomość w sobie, że rozbudził pan, nie wiem, w tysiącach, setkach, tysięcy, milionach Polaków pasję do samochodów? Słuchaj, świadomości może specjalnie nie mam, bo nie dlatego to robiłem, nie? Jasne. Słuchaj, ale wiem o tym, bo wiele informacji od wielu, od tysięcy ludzi, którzy mnie spotykają, bo przecież ty wiesz, że ja mam kontakt z tysiącami ludzi, prawda? No na tych rajdach, prawda? No, na każdym rajdzie mam kilkaset osób, które do mnie podchodzą, robią sobie zdjęcie, czy proszą o to. Kilkaset osób, rozumiesz? No a zobacz, tych rajdów trochę jest, nie? Więc w sumie to są tysiące ludzi, które mi mówią to, co ty, że no, panie Maćku i pan, i Krzysiek, wy razem byliście taką wyjątkową załogą, wy rozbudziliście we mnie jakąś taką sympatię do marki, do rajdów, do tego motorsportu. Więc to jest naprawdę, powiem ci, Kamil, bardzo, bardzo miłe, że jednak sobie no, wiele tysięcy osób w skali Polski, to są już dziesiątki tysięcy osób, wtedy młodych, zostało jak gdyby przez nasze wyczyny, przez nasz, słuchaj, te nasze wyniki i nasze, jak gdyby, naszą otwartość do tych kibiców została jak gdyby no, skierowanych w te tory motorsportu, rozumiesz? Że nie poszli gdzieś tam w lewo czy prawo, tylko konkretnie zainteresowali się bardzo ciekawym sportem i bardzo w ogóle ciekawą dziedziną wiedzy, życia, jaką jest motoryzacja, tak w szerokim znaczeniu tego słowa, rozumiesz? No. A jak to wygląda wśród młodszych osób? Też pana kojarzą, rozpoznają na przykład na ulicy, bo słuchaj, też nie oszukujmy się, że troszkę grupy. Spadły rajdy, prawda? Są tak, bo kochani, nie troszkę, całkowicie no przez internet. No właśnie. Słuchaj, jest taka grupa ludzi bardzo młodych, którzy byli dziećmi, gdzie grającymi wtedy, te powiedzmy, wiesz, no 15 lat temu, 20 lat temu na tych grach komputerowych Rally Championship, Rally Championship Extreme, Richard Burns Rally, rozumiesz, pan że grali, głosu, ja tam używam głosu, więc to jest ta grupa, oni mieli te 5 lat, teraz mają 25, 22, 30, to oni mnie poznają jakby po głosie i wiedzą, że to ja, rozumiesz, i druga grupa. 30 plus, rozumiesz? To są ludzie, którzy wtedy mieli 12, 15 lat, 18 lat, 20 lat, teraz mają 35, 40, 50, 60, to ci sobie normalnie bezpośrednio jak gdyby mieli kontakt z nami jako z załogą, rozumiesz? I ze mną jako pilotem wielu, wielu kierowców przez te dziesięciolecia. To są dwie grupy, które mnie rozpoznają. Młodzież taka taka młodzież, takie te naście, to w ogóle nie, bo to już jest inne pokolenie, zupełnie inna generacja, słuchaj, oni w ogóle już wychowani na doktorze YouTubie, prawda, na doktorze Google, no i słuchaj, i ci w ogóle nie mają pojęcia, co to były rajdy, rozumiesz, w ogóle, a już nie mówię o tym, że kojarzą osoby, które w tym brały udział, skoro nie znają dyscypliny w ogóle, no, kapujesz, no. A co pan miał na myśli, mówiąc, że te rajdy spadły przez internet?
że masz w tej chwili, no ludzie są wygodni. W tej chwili nie musisz jechać na OS na przykład ze Szczecina do, w Kotlinę Kłodzką, prawda? Mhm. Czy z Wałbrzycha do Mikołajek, bo sobie siedzisz wygodnie, włączasz sobie przekaz bezpośredni, my w lewo. Przekaz bezpośredni sobie normalnie i sobie siedzisz, wiesz, w cieniu, oglądasz sobie raj, rozumiesz? No. I tylko pewien procent zostało takich kibiców, którzy chcą ten raj oglądać na żywo. Pewien procent. A ja wiem, 70-80% poszło jak gdyby na wygodę. No i wcale się nie dziwię ludziom. No. Nie ma, słuchaj, jak gdyby takiego zainteresowania bezpośredniego, jakie było kiedyś, rozumiesz? Ostatnia rzecz, bo dojeżdżamy. Jak to zrobić, żeby... Nie wiem, jak to nazwać. To też, żeby nic nie robić. Miałem takich pracowników w moim serwisie. Mieli piękną filozofię. Miałem serwis samochodowy. Żeby zarobić, którego, a się nie narobić. Do którego dokładałem. Nie. Co tu robić, żeby nic nie robić, rozumiesz? Okay. Mieli piękną filozofię. A ja cały czas. Tu Rally Ameryka, tu 9 rund mistrzostw Polski, tu Barburka, tu Automaniak, tu szkoła Autoskody, rozumiesz? Jeszcze. Możesz wjechać, a mogłeś wjechać. No to staniemy na chwilę. Ale ja mam takie pytanie. Jak to zrobić, żeby przeżyć życie w taki sposób, żeby... cały czas zachować taki optymizm. Czy to się da w ogóle zrobić, no, że pewnie, życie że, nie... Pewnie, że, słuchaj, tego nie zabiło. Pewnie, że się da. No, słuchaj, jak masz, jak na przykład masz. Moja wiara w ten największy sukces przede mną, słuchaj. Moja wiara w to, moja wiedza o tym, żeby się nie martwić, żeby się nie drapać ran, których nie ma, bo wielu kierowców moich drapało sobie rany, których nie mieli. To taka moja przenośnia była, taka moja obserwacja. Mówię, nie drap sobie baranie ran, których nie masz, rozumiesz? Po co? Po co? Skup się na najważniejszym, no, a nie drap ran, których nie masz. Piękne powiedzenie. No, słuchaj, albo to moje takie drugie powiedzenie. No, nie martw się z tego powodu, że przekwitło. Ciesz się z tego, że zakwitnie zaraz, prawda? Patrz przyszłość. Patrz, jak gdyby tak pozytywnie, futurystycznie. Mówię, obróciło nas gdzieś tam, straciliśmy tam 20-30 sekund, już zapomnij o tym. To już było. To się nie wróci, już jedź teraz tak, żeby nas drugi raz nie obróciło. Czyli popatrz, nie martw się tym, że przekwitło, tylko ciesz się z tego, że rozkwitnie. Myśl o mecie, prawda? Bo tam jest nasze miejsce. Proste. Słuchaj, a to jest właśnie, już wspominałem, to jest sprawa na pewno raz, że pewnych jakichś takich, no, chyba przekazów genetycznych, że jestem takim pogodnym, pozytywnie nastawionym człowiekiem, który nie drapie ran, których nie ma. A dwa, też jak gdyby, słuchaj, normalnie też pewnego rodzaju ćwiczenie tej psychiki, no dzięki temu, że te rajdy samochodowe to jest sport tak ekstremalny, tak ciężki, że słuchaj, normalnie czerpiesz z tego radość, że w ogóle to przeżyłeś, rozumiesz? I to cię jak gdyby sobie normalnie bardzo jakoś tak, wiesz, podbudowuje psychicznie i powoduje u ciebie ten taki, wiesz, niekłamany, nieudawany optymizm, no. Chciałbym mieć 10% takiej radości w sobie jak pan. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Przyjdź do mnie na korepetycję tak, bezpłatnie. Pan powinien udzielać na YouTubie takich rzeczy, żeby ludzie wiedzieli, jak żyć po prostu. Na pewno. Bardzo panu dziękuję, to była ogromna przyjemność. No nie ma problemu, słuchaj. Do następnego spotkania. Wtedy zadasz pytanie, słuchaj, kto jest najważniejszą osobą w zespole rajdowym, bo to się tutaj przewinęło, ale nie było jak odpowiedzieć, bo tutaj nasz czas, jak to się mówi, trochę już tutaj się, no, bardzo i tak wydłużył. No a słuchaj, a to pytanie może wisieć, jak się spotkamy następnym razem, to od tego zaczniemy. Już konkretnie możemy wtedy porozmawiać o rajdach właśnie, kto jest ważniejszy, a kto mniej ważny i dlaczego. Słuchaj. Tematów jest. No, i tematów wiele. Dobrze? No, bardzo dziękuję. No nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Bardzo miło, że takimi tematami się zajmujesz, że właśnie tak przybliżasz kulisy i osoby, które tam stoją właśnie za kulisami, nie są na tym, wiesz, na tej scenie, tylko na tym backstage'u są jak gdyby, słuchaj, tego właśnie naprawdę niewiarygodnie ciężkiego, niewiarygodnie odpowiedzialnego, ale naprawdę pięknego sportu, który daje naprawdę człowiekowi bardzo wiele satysfakcji i bardzo człowieka rozwija. Ja uważam, że rajdy samochodowe to jest sport, który naprawdę jest takim sportem edukującym, bardzo skutecznie edukującym. Spójrz na przykład na Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. To są naprawdę też goście, którzy, no wyjątkowi dla mnie, którzy też w sposób piękny, w sposób prawidłowy do tego sportu podchodzą i tak naprawdę bardzo pięknie potrafią się dzielić tymi swoimi reminiscencjami i tymi kulisami, no niedostępnymi dla wielu, wielu ludzi, którzy nas oglądają.
tego właśnie sportu. To może jeszcze, może jak mamy sekundę, co jest w tym rejonie, czyli właśnie Łódź i okolice, nie wiem, Miko Marczyk, Andrzej Borowczyk, pan, co jest jakieś zagłębie, wylęgarnia rajdowca? Nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że to jest po prostu zbieg okoliczności. Słuchaj, nawet zbieg okoliczności, że akurat w Skierniewicy Andrzej Borowczyk Łódź, Mikołaj Marczyk Łódź, no Szymon Gospodarczyk to już pod Warszawą przecież, no ale to jest w ogóle... Myślałem, że macie jakąś ukrytą szkołę, no, tutaj po szkole się leci, to nie, niestety, coś z samochodami. Niestety nie ma. Poza tym sobie, no rzeczywiście, no szkoła też ważna, ale jednak sobie, w tym sporcie, żeby uczestniczyć i osiągnąć naprawdę jakiś taki no, wysoki poziom, bo jak już rozmawialiśmy, Kamil, to sport, który stawia naprawdę ogromne wymagania dla ludzi, którzy w tym sporcie biorą udział, to sobie naprawdę trzeba mieć przede wszystkim coś od Pana Boga, rozumiesz? Na pewno. No. A resztę trzeba sobie jeszcze dobudować jakąś tam pracą nad sobą, czy nad psychiką, czy nad swoją sobą w sensie fizycznym, w sensie odruchów, rozumiesz? O, koniec. Dziękuję bardzo, kochani. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Trzymajcie się. Podziwiam Was za cierpliwość, naprawdę. I życzę wszystkim, słuchajcie, naprawdę no, wszystkiego, co sobie życzycie. Ja takie piękne, proste życzenia mam zawsze no, w sobie, bo wiem, jakie to jest ważne. Życzę Wam, skupcie się, żebyście coś tam mieli i jakoś tam Wam było. To są tak niby pozornie minimalistyczne życzenia, ale naprawdę to są życzenia wielkie. Bardzo dziękuję. Siema.